Cześć moi drodzy, witam was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na recenzję gamingowych słuchawek dokanałowych od firmy Rokat. Mowa tutaj o modelu o nazwie Siva. Są to nowe słuchawki, kosztują jakieś 130 do 150 zł. Czym ciekawym się wyróżniają? Posiadają 10 mm przetworniki wysokiej jakości. Oczywiście są lekkie, jak na słuchawki dokanałowe przystało. Posiadają mikrofon na kablu oraz przy okazji możemy rzucić sobie okiem na parametry techniczne. Zakres częstotliwości 20 Hz do 20 kHz, czułość 96 dB, impedancja 32 ohmy, maksymalna moc wejściowa 10 mW, średnica przetworników, o tym już mówiłem, 10 mm oraz długość kabla 1,2 m. Mamy tutaj także dane mikrofonu, jeśli was interesują, możecie sobie spojrzeć. I w zestawie mamy także kilka wymiennych wkładek do usznych. Są wkładki, które mamy zamontowane, nazwijmy to fabrycznie, oraz zestaw. Drugie takie same, mniejsze i takie naprawdę duże. Powiem wam, że mi najbardziej właśnie przypasowały te największe wkładki. Najlepiej po prostu te słuchawki trzymały się w moich uszach. Natomiast oczywiście kształt ucha, wielkość ucha u każdego jest troszeczkę inna. Dlatego mamy tutaj pełną swobodę. Każdy dobierze bez problemu wkładki pasujące do siebie. Natomiast jak jest z komfortem użytkowania tych słuchawek? No, komfort jest ważną rzeczą w przypadku dokonałówek, ponieważ przede wszystkim muszą się dobrze trzymać w uchu i nie cisnąć tego ucha. W tym przypadku kwestią podstawową był dobry wybór tej właśnie wkładki. Na tych standardowych mi się z uszu wysuwały po jakimś czasie, na tych dużych trzymały się o wiele lepiej. Tak więc pod tym względem można je sobie dość łatwo dopasować i używać z tymi wkładkami, które nam po prostu pasują. Za chwilę przyjrzymy się jeszcze samym słuchawkom. Natomiast moi drodzy, kabel w tych słuchawkach ma długość 120 cm. Jest to kabel płaski, nie plączący się. Jak widzicie, składa się on z dwóch kabelków, które są ze sobą na stałe stopione. Kabel zakończony jest wtykiem mini jack 3,5 mm, który jest czteropinowy, dzięki czemu możemy korzystać także z mikrofonu, który jest na kabelku. Za chwilę go także zobaczycie. Co do samego kabla, no kabel jak w większości słuchawek dokanałowych, tutaj jest troszeczkę bardziej gruby. Kabel robi wrażenie solidnego, myślę, że nie ma problemu z tym, żeby go jakoś przerwać, zerwać, naderwać. Jest pod tym względem solidny. Wtyczka też bardzo dobrze jest tutaj zaczepiona. Nie powinno być problemów, żeby się nam łamała. Kontynuując, na lewej słuchawce mamy wspomniany wcześniej mikrofonik. Mamy też przycisk, którym możemy odebrać połączenie, zakończyć je, spauzować utwór bądź wynowić ten utwór. Tutaj jest też ten mikrofonik. Co do tego przycisku, tutaj powiem wam, że działa bardzo przyzwoicie, zobaczcie. Wystarczy naprawdę lekkie kliknięcie. Spotkałem się z dokanałówkami, gdzie naprawdę trzeba było mocno, dokładnie nadusić. Tutaj ten przycisk działa bezproblemowo, tak więc jest to zaleta. Oczywiście później rozgałęzia nam się to na nasze właściwe słuchawki. Mamy je bardzo dobrze oznaczone, prawa, lewa, logo Rokata oraz plastik, z którego jest to wykonane. Powiem wam, że wygląda bardzo solidnie i jest solidny. Naprawdę gruby i wytrzymały plastik, solidna robota. Jest to także ze sobą bardzo dobrze połączone, tak więc nie ma z tym żadnych problemów. Jeśli zdejmiemy sobie nakładkę, zobaczymy też wnętrze. I to by było na tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe informacje. Za chwilę przejdziemy jeszcze do sekcji dźwiękowej, gdzie będą dokładne wrażenia z odbioru poszczególnych gatunków muzyki oraz z gier. A następnie zapraszam was też na podsumowanie.
drodzy, zbliżamy się już powoli do końca recenzji, tak więc podsumujmy to, czego dowiedzieliśmy się wcześniej. Powiem Wam tak, moim zdaniem 130 do 150 zł za dobre słuchawki dokanałowe, nadające się bardzo dobrze do gier, dobrze do słuchania większości rodzajów muzyki. Nie jest to jakaś kwota super wygórowana, tym bardziej, że te słuchawki są dość wygodne, fajnie leżą w uszach, raczej z nich nie wypadają i są dobrze, solidnie wykonane. Torokat, Torokat, porządna niemiecka robota. Tak więc, jeśli lubicie grać w gry, a często podróżujecie, chcecie też posłuchać muzyki ze swojego smartfona, z laptopa, z tabletu, wtedy te słuchawki na pewno bardzo dobrze sprawdzą się. Sprawdzają się także przy użytkowaniu normalnie przy komputerze, można w nich bez problemu sobie kilka godzin pograć czy posłuchać muzyki i wrażenia są naprawdę dobre. Jeśli chcecie dowiedzieć się o tych słuchawkach jeszcze więcej, zapraszam Was na portal wideotesty.pl do pełnej recenzji. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!